Witam kochani na kolejnej medytacji, tym razem w intencji obfitości naszego kraju, w związku z tym również i deszczu, bo odezwały się takie głosy wśród komentujących. Rzeczywiście jest bardzo sucho w naszym kraju, więc czas najwyższy zadbać o nas, później będziemy dbać o świat, od czegoś musimy zacząć jednak. Więc przybierz odpowiednią pozycję dla siebie, może być leżąca, może być siedząca, nogi lekko rozsunięte, nieskrzyżowane ręce i zaczniemy jak zwykle od oddychania. Pamiętaj o tym, że oddech wprowadza Cię w chwilę teraz, w tą największą moc stwórczą, jaką posiadamy. Oddech podziel na cztery części. Przed wdechem delikatne wstrzymanie. I witasz pierwszy wdech, jak dobry gospodarz. Wdech powolny, jednostajny, wypełniający całe płuca. I w sekwencjach trzy wdechy, trzy wydechy. Wstrzymanie po wdechu i równie jednostajny wydech. Wyobraź sobie, jak powietrze Cię wypełnia. Jak życiodajny tlen jest rozprowadzany po Twoich tkankach. Możesz zacząć od prawej ręki i dokonać takiej inspekcji. Powietrze wchodzi, tlen jest zabierany i rozprowadzany po kolei od barku, poprzez ramię, wchodzi do komórek, komórki się wyrównują, zaczynają się prostować, świecić światłem. I dalej przed ramię, do dłoni, aż po końcówki palców i powrót. Oddychasz spokojnie. Przytrzymujesz powietrze w płucach. Potrzebujemy tego tlenu. On nam daje energię. I druga ręka. Idziesz przez bark, rozświetlasz komórka po komórce. Rozpalają się jak światła na promenadzie. Jedno pod drugim i dalej. Ramię. Przedramię, przez nadgarstek do dłoni, masz świadomość swojego ciała, a ciało jest świadome Ciebie, wielkiego ducha, który w nim mieszka. Zrób to samo z nogami. Prawa noga od biodra. I powolutku rozświetlasz każdą komórkę w swoim ciele. One
się cieszą, widząc ciebie, nawiązujesz z nimi kontakt, przyglądasz się. Wzdłuż uda przechodzisz jak na inspekcji. Sprawdzasz swoje ciało. Przechodzisz przez kolano, wzdłuż łydki. Twoje tkanki i komórki witają cię. Cieszą się, że jesteś z nimi, że zwracasz na nie uwagę. Idź do stopy, aż po koniuszki palców. I powrót. I druga noga. Od biodra wzdłuż uda. Przechadzasz się ze spokojem, z zainteresowaniem. Oglądasz siebie. Twój oddech wpływa i jest rozprowadzany wszędzie tam, gdzie jest potrzebny. Przechodzisz przez kolano, wzdłuż łydki i przyglądasz się. Twoje komórki cię widają, tkanki się cieszą, jedna po drugiej. Nawiązują z tobą kontakt i między sobą. Zaczynają delikatnie rozmawiać ze sobą, drgać. Przechodzisz przez stopę, aż do końcówek palców. I powrót. Przy kolejnym wdechu widzisz, jak powietrze wchodzi w ciebie. Wypełnia cię. I przyglądnij się teraz wszystkiemu, co masz pod przeponą. Idź wzdłuż przełyku. Oglądnij swój żołądek. Dwunastnica. Jelita. Zobacz meandry tego, co daje ci życie. Wszystkie komórki po drodze rozświetlają się. Zobacz swoje nerki. Wątrobę.
układ moczowy i narządy płciowe. Powrót. Przy kolejnym wdechu zwróć uwagę na górną część. Idź wzdłuż szyi i rozświetlaj komórki. Dostań się do głowy. Popatrz na swoje usta, oczy. Krążysz wokół twarzy, nos, uszy. Pospaceruj trochę. Wejdź do wewnątrz głowy. Popatrz. Jak wiele rozbłysków tam jest. Twój mózg jest spokojny, ale rozświetlony. W samym środku jest szyszynka, taka antena. Dzięki niej możesz rozesłać wiadomość do innych ludzi, do naszej planety. Jest elastyczna i czynna. Widać. I powrót. Spójrz wokół ciebie. Delikatnie pulsuje twoja aura. Jesteś w samym środku pulsującego pola. To także ty. To pole stanowi dla ciebie ochronę. Zaprogramuj ją. To jest moja ochrona. Moje myśli są moje. Nikt nie ma wpływu na moją ochronę, tylko ja. Myślę i czuję. Myślą i uczuciem buduje nowy świat. Zachowuję spokój i odwagę. Jestem w samym centrum miłości. Czuję swoje ciało. Odczuwam mieszkającego w nim ducha. Czuję łączność ze swoją duszą. Żyję w pełni i odczuwam siebie w pełni. Jestem ogromną istotą. Jestem. Po prostu jestem.
Wyobraź sobie swój kraj, Polskę, tu gdzie mieszkasz. Unieś się do góry i popatrz na nią. Zobacz miliony ludzi, którzy żyją tutaj i chcą z nami wspólnie pracować, rozwijać ten kraj i być tutaj szczęśliwym. Unieś się wysoko. Zobacz kontynent, morza, oceany. Popatrz, jak parują, jak olbrzymie powierzchnie wody delikatnie w swoim ruchu parują. Zobacz, jak ta para wodna unosi się wysoko. Mija cię. Przyglądasz się jej. Unosi się wysoko i schładza się. Formuje pierwsze strzępki chmur. Przyglądnij się. Popatrz, jak delikatny wiatr przenosi te chmury nad nasz kraj. Jak się zbierają, rzucają cień, są coraz cięższe i zaczynają się skraplać. Widzisz pierwsze krople, robią się ciężkie. I zaczynają opadać na naszą ziemię. Jedna za drugą, coraz gęściej. Deszcz jest obfity, ale spokojny. Wybierz sobie jedną z tych kropli i obserwuj ją. Zobacz, jak spada w towarzystwie tysięcy, setek tysięcy, milionów innych kropel. Zobacz, jak wsiąkają w glebę. Jak gleba nabiera tej wilgoci. Jak rośliny zaczynają cieszyć się z tego daru. Jak zaczynają kiełkować. Drobny korzonek wysuwa się z nasienia i zaczyna drążyć glebę. Jak zaczynają przebijać się zielone liście, zaczynają
krążyć, szukać słońca, ustawiać się do niego. Zobacz wielkie pola pokryte zielenią. Sady, kwitnące drzewa. Unieś się z powrotem do góry. Zobacz, jak piękny kraj porasta pełnią obfitości. Każdy element zobacz. Pola uprawne, sady pracujących tam ludzi zobacz. Ich spokój, pewność, pewność plonów, uśmiech, spokojne i rozradowane oczy. Zobacz warzywa na polach. Zdrowe, kwitnące. Zobacz zboża. Nasłuchuj powiewu wiatru, jak delikatnie kołyszą głosami, jak mówią do ciebie. Jesteśmy tu dla ciebie. Zobacz rośliny przemysłowe. Konopie. Len. Bezkresne, obfite pola. Zobacz ich dojrzewanie. Jak rosną piękne, dojrzałe, gotowe do zbioru. Zobacz zwierzęta, które wypasają się na halach, łąkach. Wolne i szczęśliwe. Współpracujące z nami. Zobacz zbiory. Ludzi i maszyny, które pracują na polach. Zobacz polskie fabryki, które te plony przyjmują, przetwarzają. Zobacz nas wszystkich, nas Polaków, jak jesteśmy w to zaangażowani, ze spokojem i z pewnością odbieramy, przetwarzamy, transportujemy, kupujemy. Usłysz wołanie innych narodów. Polacy,
Lechici, potomkowie Ariów, jakżeście to zrobili? A my odpowiadamy, chodźcie, nauczymy was. Wiemy, jak to zrobić. Zobacz zadowolone oczy, zadowolone i spokojne. Każdego Polaka. Zobacz tą odwagę, tą pewność, obfitość. Zobacz mnóstwo produktów z napisem wykonano w Polsce. Zobacz transporty, które jadą w kierunku innych krajów z naszymi produktami. Nasze potrzeby są zaspokojone. Możemy zaspokajać potrzeby innych. Być wzorem. My, naród, który daje wzór kooperacji, zasobności, gospodarki, nowej, odradzającej się gospodarki, w jedności, we współpracy, w uczciwości. Rezygnujemy z dotychczasowych układów. Wybieramy wolność, wolność gospodarczą. Życie w zgodzie z naturą. Zastępujemy produkty, które nas niszczyły. Nas wszystkich na naszej planecie. Zastępujemy je produktami, które rosną na polach. Potrafimy z tego zrobić materiały budowlane. Żywność, zastąpić polimery, plastiki. Nasze życie opuszczają trucizny poprzedniego systemu. Mamy swoją walutę. Mamy swoją gospodarkę, swój transport, swoje fabryki. Usłysz dalekie szepty innych narodów, którzy z podziwem wymawiają słowo Polacy. Zrobili to. Jesteśmy jednością. Nie mamy rządu.
mamy ogromny, kooperacyjny naród w zgodzie i w uczciwości, zarządzany przez mądrych ludzi, wybranych z narodu. Gospodarnych, zaradnych, mądrych. Odeszły stare czasy. Odeszły stare systemy. Jest nowe. Wszystko. Nowe myślenie. Nowe odczuwanie. Nowe umysły naszych dzieci. Które dorastają i wymyślają coraz to nowsze technologie. Stańmy się jak one. Wyobraźmy sobie to wszystko. Dla nich nic nie stanowi przeszkody. Wszystko jest możliwe. Ta wyobraźnia jest dla nas wzorem. Porzucamy stare myślenie. Wchodzimy w nowy etap rozwoju naszego kraju. Rozwoju, który rozleje się na cały świat. Popatrz na to. To już się stało. To wszystko już jest w naszych sercach, w naszych umysłach i zaczyna oblekać się w materię. Możemy wszystko. Wybieramy wolność, obfitość, spokój i miłość. Jesteśmy jednością. My jesteśmy. Stało się. Dziękuję. Niech każda Twoja chwila jest przepełniona wdzięcznością. Oddychaj dalej spokojnie i pielęgnuj tą wdzięczność. Usłysz bicie swojego serca w tej wdzięczności. Usłysz szum przepływającej krwi. Przyglądaj się swojej wdzięczności i pozostań tak jeszcze chwilkę. Dziękuję.